audiencja. Zapraszam Cię na spotkanie przed tronem Władcy Wszechświata. Wasz starannie każde zdanie, niech Twa myśl w niebo ulata. Ludzie cześć oddają co dzień u monarchów i sułtanów. Ileż więcej jest godzien sam król królów i pan panów? Bądź uważnie słuchającym, niech kolana będą zgięte, jak przed krzewem gorejącym, bo to miejsce teraz święte. Uświęcany jest czas cały, więc od świata bądź odcięty. Wnętrze Twe świątynią chwały, zamieszkuje w niej Duch Święty. Pan chce być Ci przyjacielem, krwią chce spłacić Twój rachunek, zostać Twoim Zbawicielem. Oddaję Mu hołd, szacunek. Śpiewaliśmy pieśń pod numerem 6. Było jakby wprowadzenie do prawdziwego nabożeństwa. Tematyka będzie o nabożeństwie, mimo że jest niebiański przybytek, taki tytuł. Uwaga rozważania. Czym jest nabożeństwo tak naprawdę i czym jest bojaźń do Boga? Czy my należycie rozumiemy? Tekst przewodni z Apokalipsy wspominał o czym? Otwórzmy. Znamy go. To jest nasza tożsamość, możemy powiedzieć, jako Kościoła wybranego, który zostało mu przekazane pewne poselstwo od Boga. 14 rozdział Objawienia i 7 wers. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Tekst wyraźnie wskazuje, już na samym początku, bójcie się Boga. Mówi o bojaźni. Dalej natomiast mówi, padnijcie, złożcie Mu pokłon. W psalmie 95 jest napisane, że padnijcie przed Bogiem. Ktoś może powiedzieć, co to przesada? Żadna. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest godzien takiej chwały. Bójcie się Boga. Co oznacza? Dlatego sięgnijmy do początku. Jedno z pierwszych nabożeństw, które zostało opisane w Biblii tak szeroko, jest w 4 rozdziale Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej. Otwórzmy zatem ów rozdział. I od 3 wersu będziemy czytać. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Mamy tło owego pierwszego nabożeństwa. Przychodzi Kain i Abel przed Boga. I co ciekawe, jeden i drugi był pouczony, że nie ma zbawienia jak tylko przez przelanie krwi. Nie ma innego rodzaju zbawienia jak tylko przez przelanie krwi. I on nagle w pewnym momencie przychodzi ze swoją ofiarą i składa bezkrwawą ofiarę Bogu. I mówi, Boże, przyjmij to. A kiedy Bóg nie wejrzał na jego ofiarę, to co zrobił? No, zgniewał się. Boże, jak możesz? No przecież ja przychodzę przed Twoje oblicze, daję Ci, to już powinno być sam faktem, że powinieneś przyjąć. A Bóg mówi, nie. Nie. Bo i co powiedział jeszcze? Że jeżeli będziesz czynił dobrze, to nie będzie zasępienia, nie będzie gniewu, nie będzie takiego. Jeżeli zaczniesz czynić źle natomiast, czyli po swojemu, wtedy co się pojawia? Gniew, rozżalenie,
niezrozumienie często, prawda? Czy tak nie jest? Nieraz, jeżeli coś mamy, swoje myśli, swoje zdania i chcemy je transportować, a się okazuje, że wcale nie muszą być zgodne, ale my chcemy podtrzymać to, to co się pojawia? Jak inni nie rozumieją tego, odchodzą, to się gniew w nas, prawda, budzi. No jakżeż to? No nie chcą mnie słuchać. To jest ego. Nasze. Nasze ego. A więc pierwsze nabożeństwo, Bóg jak gdyby daje pewne ramy. Masz przyjść z ofiarą miłą mnie. I w Hebrajczykach jest to opisane. Otwórzmy Hebrajczyków list. Również i tam będzie ukazana pewna prawda. List do Hebrajczyków. 12 rozdział. I od 25 wersu. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas strząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz strząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak to jest mu miłe. Z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. W dzisiejszym świecie i chrześcijaństwie dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Traktowanie Boga nawet w pewnym momencie jak kumpla. W pewnych momentach. Ktoś kiedyś napisał, i to bardzo, bardzo mądrze, że zaczyna się spoufalenie, to zaczyna się też i lekceważenie. Idzie to w parze. Jak za bardzo jest spoufałość, zaczyna się lekceważenie. I w chrześcijaństwie zaczyna być traktowane przyjście do Boga, nabożeństwo, jako gratyfikacja siebie. Jak, żebym ja się czuł dobrze, ja się spełniał, ja. Ale pytanie, gdzie jest Bóg? Bo ja przychodzę, żeby oddać chwałę Bogu, a nie tylko, żebym ja się dobrze czuł. To jest konsekwencją na pewno oddania chwały Bogu należnej. To będzie konsekwencją, zawsze było. Przeto okażmy się wdzięcznymi. Zobaczcie, tekst mówi wyraźnie. Jeżeli jesteśmy Bogu wdzięczni za to, co czyni w naszym życiu, jeśli jesteśmy Bogu wdzięczni, a mamy za co, prawda? Bo wszystko mamy z łaski. Wszystko. Tak jak kiedyś wspominałem, kochani, my się rodzimy, my... To też jest z łaski. My stajemy rano, codziennie i to też jest z łaski. To nie jest to, że nam się to należy. Że my rano możemy wstać. Wiele ludzi nie wstaje. Wiele ludzi nie wstaje rano. Nie budzi się już. A my się budzimy, bo Bóg nam daje łaskę. Przeto okażmy się wdzięcznymi za wszystko, co mamy. Bo wszystko, kim jesteśmy, co robimy, wszystko mamy z łaski Boga. Nic nam się nie należy. Tak jak kiedyś wspominałem, należy nam się grzech. Zgrzeszyliśmy, należy nam się śmierć. Biblia wyraźnie mówi. Za grzech jest śmierć. Jeżeli nasz praprzodek, prawda, upadł i my ponosimy pewne konsekwencje, nam się należy śmierć. Dopiero Chrystus i Jego łaska powoduje, Jego krzyż, to, że my możemy być zbawionymi. I to powinna być głęboka pokora i radość, i wdzięczność Bogu za ten fakt. Nie coś teoretycznego w głowie. Tak, ja to znam już. Tyle czytałem w Biblii. Ja już jestem przeświadczony. Ale czy tak naprawdę człowiek wtedy zna? Ja to wiem, co to jest bojaźń. Naprawdę wiem. Jeżeli tego nie doświadcza, to nie wie. Nie wie. To jest teoria. Abstrakt. Przetokażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe. Ze zbożnym szacunkiem i bojaźnią. W innym fragmencie Paweł napisał w Filipianach, jak mamy swoje zbawienie prowadzić? Z drżeniem, prawda? I z bojaźnią. Dlaczego?
Przecież jesteśmy narodem królewskim, Biblia określa. Jesteśmy narodem kapłańskim. Jesteśmy wybranym wszem do przekazania. Ale czy sam wybór to już wszystko? To jest za mało. Wybór to jest jedno, a drugi jeszcze druga strona medalu, prawda? To, co Bóg robi, jest doskonałe. Natomiast zawsze po naszej stronie jeszcze jest pewne kwestie do wykonania. To za mało, tylko sam wybór. To jest pierwsza część etapu. A teraz nasza odpowiedź i nasze uniżenie się przed Bogiem i postępowanie zgodnie z Jego wolą. Otwórzmy na Izajasza. Tam będzie jeszcze szerzej ukazane nabożeństwo i cechy prawdziwego nabożeństwa. W księdze Izajasza, w 6 rozdziale, przyjrzymy się temu. Od 1 wersu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełni się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam wśród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który z czepcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę? Kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Izajasz w pewnym momencie ujrzał króla. Ujrzał Pana zastępu. W Biblii jest napisane, że tak naprawdę nikt nie widział Ojca, bo grzeszny człowiek nie może ujrzeć. Więc to było takie Manasja, gdzie mógł, prawda, zobaczyć. Nie wiem, co zobaczył, on wie, ale mógł zobaczyć. I zobaczył Jego świętość. Zauważcie, świętość Boga. To samo, jak się modlimy, Jezus uczył modlitwy. Co jest na początku modlitwy? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Dlaczego to nie jest na końcu, a na początku? Bo Bóg wiedział, że najpierw trzeba Mu dać chwałę i szacunek należny Jego imieniu. A dopiero później będą inne etapy. Najpierw trzeba oddać tak, jak Mu to jest zagwarantowane. Dlaczego? Bo On jest Król Królem i Panów Panem Panów. Dlatego. Bo Jemu się należy ten szacunek i ten hołd. Bo wszystko z Jego ręki mamy. I co, słuchajcie, co się stało z Izajaszem, kiedy zauważył? Kiedy zauważył tą potęgę, majestat Boży, powiedział: ja jestem człowiekiem nieczystych warg. Boże, ja jestem grzesznikiem. Biada mi. To samo wołał Paweł, to samo Dawid w Biblii również wołał: ja jestem człowiekiem nieczystych warg. Inaczej, może nie tymi samymi słowami, ale wołał: Boże, ja jestem grzesznikiem. Wyzwól mnie z tej natury. Zrozumiał i wtedy co się stało? Przyleciał seraf, dotknął na polecenie Boże jego ust i w sposób symboliczny została mu odpuszczona jego wina. Wiecie dlaczego? Bo się ukorzył i zrozumiał, że jest grzesznikiem. A gdyby tak stanął i powiedział: Panie, nie jest ze mną tak źle. Przecież wszystko robię. To. A nie. Dlaczego ty mnie posądzasz o to? To co by było? Nie byłoby mu wina odpuszczona. Na pewno. Bo pamiętajcie jedno. Że my, mając naturę grzeszną, już grzeszymy. To nie jest kwestia tylko to, co robimy. Bo to wychodzi z nas. Nieraz nam się wydaje, jeszcze raz powtórzę te słowa, że grzech to jest robienie czegoś złego. A to jest taki przyjęty, pewien, ja nie wiem, pryzma taki, że grzech to robienie czegoś złego. Nie. Grzech to jest robienie czy złego, czy dobrego w oczach innych ludzi, ale poza łącznością z Chrystusem. To jest
grzech. To jest grzech. I nawet może być wspaniałe, inni mogą chwalić i tego, ale jeżeli to jest oparte na moim ego, to jest grzeszne, bo mojego jest grzeszne. Więc nie może być inaczej. I zawołał, uznał swoją nędzę. Wiecie, w przykładzie Biblii Tysiąclecia, tekst, który jest opisany w czwartym u Jakuba, właśnie o to, żeby się przeciwstawić diabłu, a ucieknie od was i tak dalej, jest między innymi tam, że uznajcie swoją nędzę. Tak, uznajcie, że potrzebujecie Chrystusa. Dlaczego to jest tak potrzebne? Wiecie, po moich doświadczeniach wiem, że jeżeli człowiek zrozumie, że jest grzesznikiem, zrozumie swoją nędzę, to wtedy potrzebuje tym bardziej Chrystusa w swoim życiu. Jeżeli tego nie ma, to tak naprawdę wcale nas nie ciągnie do Jezusa. No powiedzmy sobie, będziemy spełniać pewne rzeczy, tego i tak dalej robić, ale ja się pytam, czy to mnie ciągnie do Chrystusa, do łączności. Nie do spełniania, bo to jest uczynkowość, tylko do łączności. I kiedy już to nastąpiło, wtedy Bóg powiedział do niego, teraz zapytał, a to ciekawe, że nie do niego, ale do niego, prawda? Ale nie konkretnie do niego. Kto tam pójdzie, żeby on sam odpowiedział, żeby on sam się zdecydował? Bo w naszym życiu jest tak, że Bóg, wiecie, nieraz nie dokonuje wyborów, bo on czeka na nas, czy my naprawdę pragniemy tego. Czy my naprawdę przyjdziemy do Jezusa, bo pragniemy tego. Jeżeli mamy jakieś pragnienie, ale de facto nie przychodzimy, to znaczy, że tak naprawdę wcale tego nie pragniemy. Natomiast zawsze jest tak, że wtedy jest to doświadczenie, właśnie tego pierwsze to pragnienie i wtedy przychodzimy, to robimy. Dlatego Bóg powiedział, kogo poślę? A przecież mógł powiedzieć, Izajaszu, posyłam cię, prawda? A tego nie zrobił. Tylko powiedział, kogo poślę? W próżnię gdyby. I kto tam pójdzie? A Izajasz już był wtedy gotowy, dlatego że oddał życie, oddał się całkowicie Chrystusowi. Wtedy powiedział, ja pójdę. Jestem gotów, jestem Panie. Ale nie jestem gotów, dlatego że ja myślę, że jestem silny, prawda? Ja tu poradzę, ja pójdę, będę ewangelizował, będę robił jakieś rzeczy. Tylko dlatego, że jestem właśnie, wiem, że uznałem swoją nędzę i wiem, że jestem bez siły. Tylko Ty mnie możesz wysłać. I tylko Ty mi możesz dać moc. I wtedy dopiero jest człowiek gotowy. To są zręby prawdziwego nabożeństwa. Czy indywidualnego, które mamy w domu, jeżeli mamy łączność z Bogiem, jeżeli mamy czas wyznaczony dla Chrystusa, czy tak samo zbiorowo, bo zbiorowe, pamiętajcie, jest zawsze dopełnieniem indywidualnego. Nigdy nie odwrotnie. Nieraz może nam się wydawać, że jak pojedziemy gdzieś na jakiejś zbiorowej, tam się doładujemy, że to... i niektórzy tak prosperują, doładowują się tylko na zbiorowych duchowo. Ale to jest, wiecie, to nic to nie daje. Dlatego, że jak nie ma podstawy indywidualnej łączności z Chrystusem, to, nie, to ta zbiorówka też nie daje tego, co być powinno. Ale zbiorowe nabożeństwo również jest tego, jakie są więc... My mamy przyjść, żeby badać swoje serce. Żyjemy w dniu pojednania, prawda? O, tak uczymy i jesteśmy przekonani o tym, że żyjemy w czasie przed przyjściem Chrystusa, który jest dniem pojednania. A w dniu pojednania czym się charakteryzował? Że Izraelici przychodzili, prawda? Pod świątynię dokładnie. I badać serca. Co robili? Badali serca. Właśnie. A my jesteśmy kim? Narodem kapłańskim. Jesteśmy kapłanami według Biblii. Oczywiście w sensie duchowym. I co? I my również mamy wejść. Tak jak oni, możemy się uczyć, wiecie, świętości, jaką lud Boży otaczał świątynię, gdzie Bóg wstępował. Nie dlatego, że ona była święta sama w sobie, jako z materiału stworzona. Nie, tylko ona była święta, bo w tym momencie Bóg wstępował. I kiedy akapłan wchodził, on się obmywał, on, tam było nie do pomyślenia. Wiecie, że on weszł i zaczął, o, cześć, tam się odwrócił, zaczął sobie rozmawiać. Wiecie, od razu by do niego, Bóg go, by go unicestwił. Przed świętym jego tronem nie było mowy. On przychodził w pokorze i badał swoje serce i wchodził tam, a nieraz była taka chwała, szekina, że nie mógł nawet Mojżesz wejść do świątyni. Tak się zdarzało. Co więcej, właśnie co o tym miejscu? Musimy pewne rzeczy zrozumieć. Otwórzmy na księdze wyjścia, przepraszam. Księga wyjścia, czyli druga Mojżeszowa. Trzeci rozdział. Mamy powołanie Mojżesza. Jest to jeden z przykładów, ale są jeszcze dwa takie dobitne, które wskazują. Od drugiego wersu. Wtem ukazał się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew
płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? A gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też: jam Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Mamy jeden z przykładów, kiedy Bóg stąpił, prawda, miejsce, na którym było święte. Zobaczcie, Bóg powiedział: zdejmij sandały najpierw. Nie podchodź wcześniej, bo zginiesz. Zdejmij najpierw sandały. Ktoś powiedział: co to za szczegół jakiś taki? Co z czego zdejmować sandały? A co, nie mogę? To jest złe? Ktoś powie? No tak, w tamtym czasie było złe. I Bóg wyraźnie powiedział: zdejmij sandały, najpierw podejdź. Bo jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie zrobisz i podejdziesz, możesz zginąć. Nie dlatego, że jestem taki zły, tylko dlatego, że ty chcesz przewodzić swoją wolę. Drugi przykład, podobny, pamiętacie Jozuego? Również. Kiedy dowódca wojsk Pana mu się pojawił, objawił, który był de facto Bogiem, dlatego że inne wyznania sobie tłumaczą, że akurat to był anioł. No, dziwne to by było, jak przed aniołem, prawda? By padł na twarz i anioł by przyjął ten hołd. To by było bardzo dziwne, no. Bo w Biblii czegoś takiego nie ma, że anioł przyjmuje hołd od człowieka i przyjmuje go. Nie zwraca mu uwagi. A Janowi zwrócił uwagę. Więc był to Bóg i mówi do niego też: ziemia, na której jesteś, to następne potwierdzenie, że to był Bóg, jest świętą. Bo gdyby to był anioł, to ziemia nie byłaby święta. Ale że Bóg był, ziemia jest święta w tej chwili, na ten czas. To samo, następny przykład. Pamiętacie górę Choreb? To może otwórzmy ten. Jest to ta sama księga, 19 rozdział. Od 9. Lud miał się przygotować na kontakt z Bogiem. Od 9. Potem rzekł Pan do Mojżesza: oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud usłyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i aby uwierzył ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. I rzekł Pan do Mojżesza: idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty. By byli gotowi na trzeci dzień, gdy z trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. I zakreślisz ludowi granicę dookoła, mówiąc: strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnoża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamienowany. Albo przeszyty strzałą, czy to zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się róg barani, wtedy niech wstąpią na górę. I 22, 23 wers. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. I rzekł Mojżesz do Pana: lud nie może wyjść na górę w Synaj, gdyż Ty przestrzegałeś nas, mówiąc: zakreśl granicę dookoła góry i miej ją za świętą. Sam Bóg mówi: miejcie górę w tym momencie za świętą. Nie, że góra jest święta sama w sobie, jeszcze raz. Ale miejcie ją za świętą. Co oznacza świętość? Zobaczcie, uczulenie na pewne rzeczy. Nam się nieraz wydaje, że takie szczegóły, jak wybranie szat, innych rzeczy, prawda? A to są takie, prawda, tam mniej istotne. Te duchowe, prawda? Jeszcze są wyznania, które podkreślają duch, 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 duch. Oczywiście, duch jest najważniejszy, to nie ulega wątpliwości, Bóg. Ale poza tym są pewne rzeczy, zobaczcie, Bóg mówi: za to wypierzcie szaty swoje. Będziecie przejęci bojaźnią, w Mojżeszowej jest też napisane, w 5, tam sięgniemy, żebyście byli przejęci bojaźnią. Wy macie świadomość, że jestem Bogiem miłości, to prawda, bo nie macie się nie bać, tylko macie być przejęci czcią i szacunkiem i chwałą, i wtedy dopiero właśnie oddać mi należną cześć. Ale ma być w jaki sposób? Czy Izraelici wtedy, jak myślicie, rozmawiali, gwar, tam przy tej górze,
czy raczej każdy czekał i każdy badał to samo. Dzień pojednania to samo przy górze. Wyobrażasz się sobie coś takiego? Gwar, hałas, impreza. Bóg mówi do niej, że nie dotykajcie góry, bo to jest święta, za chwilę będzie moja emanacja, będziemy rozmawiać. No ja sobie nie wyobrażam. Na pewno by wielu zginęło. Miejcie tą górę za świętą. Wiecie, Bóg mi kiedyś udzielił nagany, dlatego że uważałem, że na nabożeństwie można rozmawiać, można gratyfikować się z siebie po prostu i być zadowolonym. Ale Bóg pokazał mi, że to nie tędy droga, że nie oddaję Mu chwały należnej Jego imieniu. I powiedział, przygotuj i mów to dalej. Dlatego między innymi, dlatego mówię. Jest to twarda mowa może być, ale powiem Wam, że potrzebna jest to dla mnie błogosławieństwem. Dlatego na nabożeństwie ja nie rozmawiam od tamtej pory. Dlatego, że przyjąłem to sercem i mówię, Boże, chcę Ci oddać chwałę, jaką Ty chcesz. Nie taką, jak mi się to wydaje, tylko taką, jak Ty chcesz. Dlaczego tak jest? Czy jest potwierdzenie w Biblii? No, oczywiście, że jest. Otwórzmy Księgę Koheleta, 4 rozdział. Księga Koheleta, czyli inaczej Kaznodziei Salomona. Czwarty rozdział i 17 wers. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Zobaczcie, bardzo wyraźny tekst, który wskazuje, że przychodząc, mamy badać swoje serce, mamy być nastawieni na słuchanie, dlatego że Bóg nam chce coś powiedzieć, chce zmienić nasze życie. Kiedy, kochani, ma zmienić nasze życie, jeżeli nie w szczególnej łączności, jaką jest nabożeństwo, jedno, drugie? Czy indywidualne, czy to zbiorowe? Kiedy? Ale szczególnie na tym zbiorowym się skupmy, bo w indywidualnym nie musimy rozmawiać. Wiecie, ja mam teraz takie, zacząłem podchodzić coraz bardziej, Bóg mnie uczy do świętości. Wyłączam komórkę, odstawiam, jak mam czas dla Boga indywidualny, to chcę być sam na sam z Nim. Nie chcę, żeby jakiekolwiek wpływy były, jakiekolwiek z zewnątrz, bo wtedy to nie jest nabożeństwo. Jeżeli moje myśli za chwilę tam idą, tam, albo ktoś mi przeszkadza, albo ktoś coś mówi, kochani, to nie jest nabożeństwo. To nie jest nabożeństwo. Dlaczego? Kiedyś oglądałem program w telewizji, tak jeszcze ją miałem, tyczący jednej rzeczy, powiem Wam. Bardzo ciekawe, później mi to zostało właśnie w myśli i to przeanalizowałem. Żona byłego prezydenta Kwaśniewskiego miała audiencję u królowej Anglii. Tak się zdarzyło. I wiecie, ile trwała etykieta? O ile dobrze pamiętam, około 2 tygodni przygotowania jej na spotkanie z królową Anglii. I miała dokładnie postąpić tak, jak mówiła etykieta. Bo gdyby postąpiła inaczej, w jakimś punkcie, skandal by był międzynarodowy. Ciekawe zjawisko. A królowa Anglii jest grzesznikiem, jak i my. A my, przychodząc przed tron Boży, nieraz Boga niżej, albo Go w ogóle nie dostrzegamy, niż byśmy mieli przed królową Anglii. Bo gdybyśmy mieli audiencję u królowej Anglii, jakby nas uczono, to byśmy chcieli zachować, prawda? Jak myślicie? Byśmy poszli, to co tam etykieta, ja sobie tam po swojemu, prawda? Jak to jest? Jak to jest, że ja też tego zapomniałem? Ja nie mówię, że jestem lepszy, bo ja też o tym zapomniałem, też to robiłem. Znieważałem Boga moim zachowaniem. Nie słyszałem wiele słów, które Bóg chciał do mnie powiedzieć wtedy. Byłem zajęty rozmową. I to nie tylko kwestia samego nabożeństwa, teraz jak tu siedzimy, ale tak samo przerwy, która jest częścią składową nabożeństwa prawdziwego, przerwa. To nie jest dla nas. Przerwa to jest po to, żeby się pójść załatwić i tak dalej, ale żeby w skupieniu siąść, bo to jest całość nabożeństwa. To nie jest później druga część, na zasadzie jakby drugiego nabożeństwa. Bo nieraz jestem w zborach, wiecie, słyszę słowa, jeszcze raz witamy Boga. Jakby Bóg po prostu uleciał na przerwę, a później jeszcze raz miał zejść, jeszcze raz na tą drugą część. A przecież jest jedno nabożeństwo, a nie dwa. My przychodzimy na jedno nabożeństwo, nie na dwa. Ja nie słyszałem jeszcze, żebyśmy na dwa przychodzili. Nabożeństwa, prawda? To oczywiście to od 9:30 do 12:00. I etykieta to spowodowała, wiecie, że zacząłem analizować jeszcze głębiej ten temat właśnie w Biblii. Zacząłem czytać, jak Bóg oznajmia swoją świętość, jak zaznacza i mówi, że jestem Bogiem,
który kocha, ale musisz uznać moją chwałę. Musisz mi oddać cześć należną mojego imieniu. Musisz zrozumieć, co to jest moja wielkość. Jak jestem wielki, a jak ty jesteś mały. Jan powiedział, że teraz maleje, prawda? A Bóg, Jezus ma być coraz bardziej wywyższony. On to rozumiał. Czy rozumiemy tak samo? Bójcie się Boga. Czy rozumiemy tak samo i postępujemy, żeby później innym ludziom to zanieść i powiedzieć o tym? Bo przecież poselstwo mówi wyraźnie. Bójcie się Boga. Mamy konkretne dane nam jako Kościołowi. Właśnie. Otwórzmy przekrojówkę psalmów. Parę psalmów. Chciał, abyśmy tak przekrojowo pewne teksty, które podkreślają chwałę Bożą, które wyraźnie naznaczają Jego wyższość, Jego moc i majestat. Od psalmu 90 zacznijmy. Można by więcej mnożyć, oczywiście, bo jest bardzo dużo tych tekstów, ale myślę, zacznijmy od psalmu 90. Od drugiego wersu. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś, o Boże. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. Albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął jak straż nocna. Później 11-12 wers. Któż zna moc gniewu Twego? Kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. I 16. Niech się ukaże sługom Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. Naucz nas, Boże, abyśmy posiedli mądre serce, żebyśmy mogli zrozumieć naprawdę istotę oddania chwały Bogu, wielkość Jego. I żebyśmy mogli ujrzeć majestat Jego i dzieło Jego. Następny psalm 93. Pierwszy wers, wsi następny. Pan jest królem, oblekł się w dostojność. Pan oblekł się i przepasał mocą, utwierdził okrąg świata, także się nie zachwieje. Mocno stoi Twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności, Panie. Podnoszą rzeki, Panie, podnoszą rzeki Twój głos, podnoszą rzeki swe zburzone fale. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości. Świadectwa Twoje są godne wiary. Ozdobą Twego domu, Panie, jest świętość po wsze czasy. Następny psalm 95, tu już był nawet trochę wspomniałem. 6 wers szczególnie. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Abyście dziś, gdy głos Jego usłyszeli, nie zatwardzacie serc naszych jak w Meriba. Psalm 96, od 3 wersu. Głoście wśród narodów, chwalcie Jego wśród wszystkich ludów, cuda Jego. Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie. Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa. Nie majestat i blask przed obliczem Jego, moc i wspaniałość świątyni Jego. Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i moc, oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków Jego, oddajcie Panu pokłon w świętej szacie, drżyj przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest królem. On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Następny element nabożeństwa, który jest tu wspomniany, pisze o tym, że przynieście dary Panu. Kiedy studiowałem ten słów, Bóg mi pokazał tekst w Ozeasza. Czym są te dary? Otwórzmy księgę Ozeasza. Tu są dary, które mamy złożyć Bogu. Żeby nie było niedomówień, niejasności odnośnie tego tematu. Szczególnym darem jest 14 rozdział Ozeasza. J1-2. Nawróć się, Izraelu, do Pana swego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weź ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg.
Ciekawe sformułowanie, owoce naszych warg. Jezus powiedział, że to, co w sercu, to będzie na ustach, prawda? Jeżeli mam serce oddane Chrystusa i Chrystus faktycznie w nim króluje, to na ustach mam Jezusa. To jest oczywiste. Jeżeli nie króluje, to będę miał co innego. Chrystusa w sensie, że będę nim żył, czyli będę o nim opowiadał, on będzie moim życiem. Więc wargi skruszone mam przyjść i ofiarować Panu. Moje skruszenie, mam przyjść, skruszyć przed nim swoje serce i badać, czy Boże, jestem przy Tobie. Czy całym sercem jestem przy Tobie? A może nie jestem? I mi się może wydawać to tylko. I wtedy przyjdzie czas, że już nie będzie czasu na zmianę. Będzie bardzo wtedy płacz i zgrzytanie zębów. A Bóg mówi, teraz jest czas, bo ja was kocham. Bo ja kocham każdego człowieka i chcę go zbawić. Dlatego nawet w naganie jest miłość zawarta, kochani. Miłość jest wszędzie zawarta. Ile razy, jak wam powiedziałem, z doświadczenia też miałem, że kiedy Bóg mnie upominał, dawał mi naganę przez usta innej osoby, to czułem Jego miłość i ja potrzebowałem wtedy tego. A mogłem powiedzieć, nie, Boże, ja Ci mogę tylko dziękować, tak jak jeden z kaznodziejów znany angielski, Matterson, czy to już nie pamiętam dokładnie, jak to się powiedział, że zawsze dziękował Bogu tylko za różę, za kwiat, który mu dawał w życiu. Tylko to, za to mu dziękował. A nigdy za kolce. Ale kiedy zaczął tracić wzrok, zaczął się utożsamiać, zaczął się przyswajać cierpienie, zrozumiał to, powiedział, Boże, ja chcę Ci też dziękować za kolce, bo one mi są potrzebne w moim życiu. Bo my raczej za kolce nie chcemy dziękować, prawda? No to jest nieprzyjemne. Ale kolce są potrzebne, żebyśmy wzrastali. No, nie ma innego wyjścia. Jeżeli będziemy chcieli mieć tylko róże, to, kochani, pójdziemy swoją drogą. Urośniemy bardzo wysoko nasze ego i pójdziemy swoją drogą. Nie ukorzymy się przed Bogiem. Właśnie złożenie w ofierze warg, złożenie owoców warg, owoców mojego bycia z Chrystusem, zrozumienia mojej nędzy, uznania i proszenia Boga o przebaczenie mi, oczyszczenie mojego serca. I kiedy to następuje, wiecie, jest taka radość, bo Bóg chce dać ją. Ale nigdy nie tak, że chce dać ją bez tego. Bóg nigdzie nie mówi, ty nie musisz tego robić. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? Może otwórzmy. 15 rozdział Ewangelii Łukasza. W 15 rozdziale jest napisane bardzo ciała rzecz. Syn, który jak znamy, to już poszedł, wróć. Kiedy się zaczął jego powrót? W 17 wersecie jest napisane. A wejrzawszy w siebie, rzekł. Ileż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę? Wejrzawszy w siebie. Co to znaczy? Pragnienie czegoś lepszego. Jeżeli myślimy, że należymy do Kościoła Ostatków i że to nam wystarcza, ale nie mamy pragnienia czegoś lepszego w naszym życiu, wzrostu, na nic to. Nam się nieraz wydaje, że nawracać to się mogą tylko ludzie z zewnątrz, prawda? Którzy brną w grzechach ciężkich, którzy upadają. Ci tak. Ale my jesteśmy nawróceni cały czas. Naprawdę? Naprawdę, jeżeli badamy swoje serca, to naprawdę będziemy pewni tak tego? Jeżeli nie przyszliśmy autentycznie przed Chrystusa. I w 14 jest, zobaczcie, on wejrzał w siebie i co? Powiedział sobie, ja nie jestem godzien. Pójdę do ojca i powiem mu, że jestem niegodzien tego, że po prostu jestem synem. Ja mogę takim jako najemnika swojego. Prawda? Tak to poszedł, zrozumiał swoją grzeszność. Zrozumiał swoją winę, nie chciał się usprawiedliwiać, nie chciał nie wiadomo co jeszcze tworzyć. I wstał i poszedł, 20 wers mówi. Wstał i poszedł do ojca swego. I mu to powiedział. I co się wtedy stało? O dziwo, ojciec, załóżcie mu najlepsze sandały, załóżcie mu najlepszą szatę, załóżcie mu i weselmy się, bo mój syn ożył. On był martwy, ale ożył. On był martwy w swoim ego. I nieważne gdzie, kochani, możemy być martwi. Jeżeli nie ma w nas całkowitego oddania, jeżeli Chrystus, który nie rządzi, nie jest naszym życiem, bo Chrystus jest źródłem życia, kochani. Poza Chrystusem nie ma życia.
I dlatego on powiedział, był martwy, dlatego że żył po swojemu. On żył po swojemu i był martwy. Życie po swojemu i dla siebie to jest śmierć. Rockefeller powiedział kiedyś na łożu, kiedy zachorował, wiecie, przyszedł do niego jego jakiś kolega, chrześcijanin, i mu zaczął mówić, on się zaczął chwalić przed nim. Zobacz, mówi, tak, kasę, tyle zrobiłem, tyle postawiłem tego. On mówi, a czy chciałeś komuś pomóc z tych pieniędzy? Czy tylko tak dla siebie żyjesz? I tego. Wiecie, jego to wstrząsnęło. Duch Święty zaczął działać i napisał książkę. 20 lat jeszcze przeżył. I zmarł. I napisał książkę, wiecie jaką? Żyłem tylko 20 lat. Żyłem tylko 20 lat. On zrozumiał, co to znaczy. On zrozumiał, że jego życie wcześniejsze, życie dla siebie, było przegrane. I my możemy być tak samo w Kościele i możemy żyć dla siebie, jakby nie będzie Chrystusa w nas. Kościół nie zabezpiecza nas, tylko Chrystus, bo On jest Zbawicielem. On jest Zbawicielem. Nie Kościół. Kościół jest potrzebny do innych celów. On ma swoje znaczenie i jest bardzo ważny. Ale do zbawienia ma jedną część tylko. Natomiast Chrystus zbawia. Musimy to zrozumieć. I powiedział, ojcze, zgrzeszyłem, jestem niegodny wcale. I wtedy ożył. Zaginął, pojawił się. Radujcie się. Mój syn ożył. Ale drugi syn robił to, tamto, tamto, tamto. I w tym momencie, oj, nie pasowało mu to. Jakżeż to, panie? Ja robię to, 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 a ty traktujesz takiego grzesznika. Bo nie rozumiał, co to jest łaska. Zbawienie z łaski. On nie rozumiał tego. On się chciał swoimi rękoma zbawić. On nie rozumiał, że zbawienie jest z łaski. Kiedy uzna swoją grzeszność, wtedy jest właśnie zbawiony. Wtedy dopiero jest godny, jak sam wie, że jest w ogóle niegodny. Ale kiedy sam myśli, że jest godny, to wtedy jest w ogóle niegodny. Wtedy nie ma zbawienia dla niego. I dlatego ten gniew się pojawił. Bo gdyby nie było tego w jego życiu, to on by się cieszył, prawda? Jak gdyby rozumiał to, cieszyłby się, że mój brat ożył. On może być zbawiony. On był tam gdzieś i nie zazdrościłby tego życia, czy nawet czy jakoś. Bo wiecie, takie coś w pewnym stopniu jest takim jakby zazdrością. On sobie użył, prawda, życia z kobietami, tam według tej przypowieści i tak dalej, no pieniądz rozszastał. A ja tu robię to, 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 a ty mi nie dajesz, ja chcę się zabawić, chcę imprezować. W jego sercu było właśnie to. Ale ojciec też go kochał i przyszedł do niego i powiedział, musisz zrozumieć, że zbawienie jest z łaski. Innym słowy. Na końcu werset 32 mówiłem, że zobaczcie, należało się weselić i radować, że ten brat twój był martwy, umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Zbawienie jest z łaski. Nie z ciebie. Ja daję łaskę. I niezależnie kiedy kto przyjdzie, to będzie zbawiony. Pamiętacie przypowieść o robotnikach? Jak byli zdenerwowani tamci, którzy mówili, jakżeż to, co to za sprawiedliwość, że ci, którzy przychodzą na końcu, pracują godzinę, że taką samą nagrodę dostają, jak ja, który pracuje ten. Bo jeżeli człowiek jest skupiony na swoich rękach i na zbawieniu swoimi rękoma, to tak będzie reagował, kochani. Tak. Bo mówi, przecież ja to robię, Boże, dlaczego ty tego nie uznajesz? Ja tu robię, przychodzę na nabożeństwo, robię to, daj dziesięcinę, na inne rzeczy i tak dalej. Boże, masz to uznać. A Jezus mówi, nie. Zbawienie jest z łaski, a nie swoich uczynków. To ty masz przyjść do mnie i wtedy, tak, masz mi oddać swoje serce. Dlatego cała Biblia jest przesiąknięta nauką, aby Bóg był wywyższony. Aby był wywyższony w nas, czyli przez poniżenie się, oddanie serca i żeby był wywyższony wśród innych ludzi. Żebyśmy mogli, kochani, zanieść to świadectwo, jakie daje. Że pierwsze świadectwo do ludzi, jak mamy przemówić, bójcie się Boga. To jest pierwsze słowa świadectwa. Oddajcie należną chwałę Bogu, dlatego że w świecie dzisiejszym, jak powiedziałem, traktuje się Boga jak prawie kumpla. Podchodzi, cześć, tego. Zapomniało się o chwale, jako jest mu należna. Zapomniało się o tym, że Bóg chce być wywyższony i że jest Bogiem. Zapomina się o tym. I na koniec chciałbym przytoczyć parę cytaty.
aby pokazać właśnie jeszcze głębiej tą sprawę, przekazać. Dla pokornej, wierzącej duszy dom Boży na ziemi jest bramą niebios. Pieśni hołdu, modlitwa, słowa wypowiedziane przez przedstawicieli Chrystusa. Wszystko są to przez Boga wybrane czynniki mające przygotować lud do świątyni wysoko w górze. Do tego wzniosłego nabożeństwa, w którym nie może wziąć udziału nic nieczystego. Ze świętości, jaka otaczała świątynię ziemską, chrześcijanie powinni uczyć się, jak należy odnosić się do miejsca, w którym Pan spotyka się ze swoim ludem. W obyczajach i zachowaniu ludu, jeżeli chodzi o nabożeństwo, nastąpiły wielkie zmiany, nie na lepsze, lecz na gorsze. Wspaniałe i święte prawdy, które łączą nas z Bogiem, szybko tracą wpływ na myśli i uczucia i stają się na równi z rzeczami pospolitymi. Cześć, jaką lud starożytności darzył świątynię, bo tam w nabożnej służbie zbliżał się do Boga, prawie zniknęła. Niemniej Bóg sam udzielił wskazówek do jego służby i wyniósł ją wysoko ponad wszystko, co doczesne. Wspaniała rzecz. Zobaczcie. Dom rodzinny jest świątynią dla rodziny, a także komorą lub lasem, miejscem odosobnienia, gdzie można się ukryć, by nawiązać osobistą łączność z Bogiem. By rozmyślać, natomiast dom Boży pozostaje świątynią dla wiernych. Czas, miejsce i rodzaj nabożeństwa powinny być objęte ustalonym porządkiem. Nic, co święte, nic, co pozwala wielbić Boga, nie powinno być czynione obojętnie. Bez należytego szacunku, mechanicznie, bym dodał. Ludzie, aby w najlepszy sposób głosić chwałę Boga, powinni tak ukształtować swoje poglądy, by mogli odróżnić to, co święte, od tego, co pospolite, codzienne. Właśnie. Wiecie, często jest tak, że nie widujemy się w ciągu tygodnia i nabożeństwo traktujemy jako spotkanie towarzyskie. Przychodzimy, żeby porozmawiać, żeby się przywitać, żeby wymienić uwagi i tak dalej, ale nabożeństwo to nie jest ku temu. Nabożeństwo nie jest ku temu, że my mamy się przywitać. Mamy inne dni, możemy się spotkać, pogadać, spotkanie modlitewne urządzić towarzyskie czy coś, bo nam jest to potrzebne jako ludowi, żebyśmy byli ze sobą, tworzyli więź i jedność. Ale nie czas nabożeństwa. Bo czas nabożeństwa nie służy temu. Czas nabożeństwa służy badaniu swojego serca. I wnosimy pospolite rzeczy. Wnosimy pospolite rzeczy na nabożeństwo i wtedy nie czerpiemy nic z tego. Nieraz wychodzimy, wchodzimy, wychodzimy tacy sami. Po prostu zostało to. I co się wtedy dzieje? W Izajaszu jest napisane, żeby to nie było tylko przyzwyczajeniem, prawda? Czy jakimś wyuczonym motywem, że ja przychodzę, robię coś. Bo jak jest napisane tak, że ich serce jest daleko ode mnie, bo to jest takie jakby tylko przyzwyczajeniem, wyuczeniem, prawda, mechanicznym, pewnym. Dlatego zwracam uwagę, kochani, żeby w naszym życiu tak nie było, bo stracimy nasze dusze. Jeżeli będzie coś mechanicznego, coś takiego, że przychodzę, no bo tak się przyzwyczaiłem, no bo tak robię, bo taka jest tradycja, bo jeszcze i tak dalej, to nie ma zbawienia w tym, bo to nie ma życia w tym. Bo to są moje uczynki. Ja bazuję na tym później. Na moich rękach i mówię do dzieła moich rąk, jak w Ozaszu jest napisane Ojcze Boże nasz. Często, kochani, tak robimy. Ja się często łamałem, Bóg mi też pokazywał, że tak robiłem. Na dzieło moich rąk mówiłem Boże nasz, Boże mój. Ale to nie jest Bóg. To jestem ja. Jeszcze jeden, który jest bardzo ważny. Zobaczcie. Gdy wierni wchodzą do miejsca zgromadzenia, powinni czynić to dostojnie i spokojnie usiąść na miejscu. Zwykłe rozmowy o rzeczach codziennych, szepty, śmiechy są niedopuszczalne w domu modlitwy, ani przed, ani po nabożeństwie. Żarliwa, głęboka nabożność powinna cechować wszystkich biorących udział w nabożeństwie. Jeżeli komuś wypada kilka minut poczekać na rozpoczęcie nabożeństwa, niech w cichym rozmyślaniu zachowa prawdziwego ducha pobożności i w modlitwie wznosi ręce ku Bogu, prosząc, by to nabożeństwo przyniosło szczególne błogosławieństwo Jego sercu i pomogło przekonać oraz nawrócić inne dusze. Powinniśmy pamiętać o tym, że w domu modlitwy znajdują się wysłannicy niebiescy. Wszyscy tracimy nieocenioną łączność z Bogiem wskutek braku spokoju i niewykorzystania momentów zastanowienia i modlitwy. Stan ducha musi być często badany, a serce i usposobienie kierowane ku Słońcu Sprawiedliwości.
jeżeli ludzie wstępują do domu modlitwy ze szczerą czcią dla Pana i pamiętają o tym, że znajdują się w Jego obecności, to ich milczenie będzie wymownym tego dowodem. Jeszcze raz. Jeżeli ludzie wstępują do domu modlitwy ze szczerą czcią dla Pana i pamiętają o tym, że znajdują się w Jego obecności, to ich milczenie będzie wymownym tego dowodem. Szepty, śmiechy, rozmowy, które w miejscu powszednich zajęć nie są żadnym złem, nigdy nie powinny być tolerowane w domu, w którym oddaje się cześć Bogu. Umysł powinien się przygotować na słuchanie słów Bożych tak, aby nie odbierać im właściwej wagi i aby mogły odpowiednio oddziaływać na serca. Gdy w wierze widzimy, jak zapraszamy Boga, gdyby chwała Jego się objawiła tutaj, kochani, my byśmy pewnie padli na twarz. Chwała Boża. Nawet pamiętacie 10 wysłanników? Kiedy chcieli ukamienować Jozuego, chcieli ukamienować Kaleba, to co się stało? Chwała się Boża pojawiła i co się stało? Oni się wystraszyli, mimo że był rozcieczony tłum, kochani. Oni byli rozcieczeni. Oni chcieli, byli w tym amoku, żeby ukamienować, już zabić żądzień krwi, a nagle oni stanęli. Dlaczego? Bo zobaczyli chwałę Boga. Bóg objawił się w chwale, żeby zatrzymać to zabójstwo. To jest niesamowite. Dlatego gdyby Chrystus, inaczej byśmy się zachowali, gdybyśmy mieli świadomość, że On faktycznie jest, bo Jego zapraszamy, kochani. Jego zapraszamy, Boga. I przed Jego tronem jesteśmy cały czas. On nie ulatuje gdzieś po powietrzu. Tylko my zatracamy i w wierze nie widzimy często. No bo nie widzimy. No widzimy, prawda? Widzimy krzyż, widzimy mur, widzimy ten. No i tak widzimy. I dlatego później... Ja też tak widziałem, kochani. Ja też tak widziałem. Ale kiedy zacząłem czytać, mówię, Boże, dziękuję, że mi zwróciłeś uwagę. I teraz zacząłem dostrzegać, że jestem w obecności Boga. Tak jak Izajasz był w obecności Boga. I on inaczej się zachował. On go widział. Obyśmy, kochani, widzieli oczami wiary Boga, którego zapraszamy na nabożeństwo. Obyśmy widzieli Jego moc, Jego majestat. Obyśmy oddali Mu chwałę należną Jego imieniu. Tego Wam z serca życzę. I życzę radości, uwolnienia od grzechu, oczyszczenia serca i wielbienia Boga tu i tam. Amen.